No i proszę Państwa, za chwileczkę rozpocznie się trzecia kwarta meczu półfinałowego pomiędzy Prewidzą i drużyną Polonii Warszawa. Te dwie drużyny spotkały się w tamtym roku w wielkim finale. I to wtedy w wielkim finale, jak chłopcy byli rok młodsi, nie tacy mężni jak teraz, wygrała Prewidza i Prewidza zdobyła mistrzostwo. Tego finału już nie będzie w tym roku. Tak się złożyło, że drużyna Prewidzy Polonii gra o miejsce. O miejsce teraz. Kto wygra, będzie grał w finale. Ze mną tutaj jest Lipski Darek. Pamiętasz ten finał, nie? I myślę, że znowu Prewidza. Jak tak na nich patrzysz po roku, czy chłopcy zrobili postępy? Na pewno wyrośli, są mężniejsi. Zdecydowanie, Tak? Zdecydowanie. Chłopaki idą na mistrza. Kto? Prewidza. A Polonia nie zrobiła postępu? Chyba nie przyjechali w pełnym składzie. Tak mi się coś wydaje. Dobrze ci się wydaje. Uzupełni wyniki. Tam jest otwarte. Prewidza kontra Polonia Warszawa. Półfinał drugiego międzynarodowego turnieju barwurkowego imienia Janka Bartaka. Katowice 2012. Spójrzmy na wynik. 10 punktami prowadzi Prewidza, tak? Słowacja. Zrobiliście wszystkie punkty. Polonia Warszawa nad reprezentacją Polski i trener, który przy młodzieżowych kadrach Polski też jest, ale ciężko jest z Prewidzą, mistrz Słowacji. Jesteś jego lekarzem? W Polonii tak się punktuje. Kroki 37-27, 10 punktów to nie jest wiele do odrobienia, tylko skutecznie w ataku, mocno w obronie, graj na całego i walczyć do upadłego. Proszę, poszedł. Jaka długa ławka rezerwowa.
Pani pielęgniarka od rana z nami do wieczora. Jak to? Wszystko ok? Nie, wszystko do porządku. Drog, są kontuzje jak na takim wielkim turnieju, ale nic poważnego. Przewidzam. I jakie tutaj mamy śliczne dziewczyny, które kibicują, nie wstydzisz się? Za kim jesteście? Komu kibicujecie? Przewidza, dlaczego słowa? A ty Polonii? Patriotyzm. Tak. Ja też Polonii, bo ja jestem tutaj z Polski. Ale Prewidzi sympatyczniejsi, tak? Ja już będę kończył pomału filmik. To na razie tyle. Spójrzmy na wynik. Ja muszę iść na drugą halę.